serdecznie. Witamy. Na dzisiejszym filmie chcielibyśmy Państwu przedstawić najlepiej sprzedającą się prasowiarkę w Polsce. Myślę, że niestronnie powiem też na świecie. Jest to prasowiarka MagHale Fusion 3. Chcielibyśmy ją pokrótce przedstawić, jej plusy, minusy. No minusów w zasadzie, panie Wojtku, chyba brak. Nie ma. Poza ceną nie ma. No cena też jest przystępna, jak najbardziej adekwatna do maszyny. Dyszel ustalamy indywidualnie przy zamówieniu, z jakim ciągnikiem ma być agregowany. No tak, przestawianie dyszla ułatwia nam długi lewar, który mamy w tej maszynie. Dzięki temu lewarowi możemy w zasadzie sami, mamy możliwość sami przestawić ten dyszel z górnego na dolny bądź odwrotnie. Myślę, że no znacznie to ulepsza przełożenie tego dysza na ten lewar, także jest to też znaczący argument. Idąc dalej w kierunku dyszla, mamy tutaj w standardzie wałek szerokokątny, umożliwiający pracę maszyną na uwrociach bez wyłączania wałka. Wojtku, jaki tu mamy rotor? Odpowiedni. Rotor wyposażony. Maszyny mamy wyposażone w 25 noży, zabezpieczonych hydraulicznie. Podbieracz mamy pięciorzędowy, krzywkowy. Co jest znaczącym argumentem oczywiście, bo jest podbieracz krzywkowy. Dzięki podbieraczowi krzywkowemu mamy lepszy zbiór materiału, czy to jest materiał krótki, czy długi. Nie mamy problemu ze zbiorem. Dzięki temu palce podbieracza są bliżej rotora, nie muszą być odsunięte w przypadku podbieracza bezkrzywkowego, choć firma MagHale ma już w ofercie podbieracz bezkrzywkowy. Na razie nie cieszący się zbyt dużym zainteresowaniem, powodzeniem. Jak już Wojtek wspomniał wcześniej, mamy 5 rzędów palców. Wcześniej mieliśmy 4 rzędy. To też znacząco poprawia zbiór masy. Idąc dalej w górę maszyny, mamy tutaj aparat do siatki, tylko i wyłącznie do siatki, bo w modelu jeszcze Fusion 3 Plus mamy dostępny aparat do folii. Wbrew pozorom jest to bardzo prosta maszyna, nie ma tu takich rzeczy bardzo skomplikowanych. Patrząc też w dół, widzimy szerokie koła, ta maszyna nie ma problemów z zapadaniem się na jakichś torfach czy miękkich łąkach. Koło, które występuje w standardzie, to 650x50 na R22,5, także z tym nie mamy problemów. No i podstawowa rzecz, która odróżnia tą maszynę od innych prasowiarek na rynku, no to nasz pierścieniowy układ owijania belt. Nie mamy tutaj żadnych wózków przeładowczych, żadnych ramion przeładowczych. Otwieramy po prostu komorę, bela nam wypada na owijarkę i jest od razu owijana. Nie ma, po prostu jest bardzo prosto. Bela po prostu nam wypada od razu na stół. Owijają ją dwa ramiona folią. No i po prostu bela jest gotowa do wyrzutu. Stawiacz jest to rzecz opcjonalna, ale na naszym rynku myślę, do takiej maszyny bez stawiacza jeszcze nam się nie udało sprzedać. Myślę, że nie. Ta maszyna idzie z stawiaczem. Klienci potem wożą kulki z pola. Łatwiej jest krzytakiem załadować, jak jest bela postawiona na płaskę. Jeśli chodzi o zakładanie poli, to tutaj otwieramy ten panel, jak wcześniej został otworzony. Otwieramy ten panel, zakładamy tą folię na pierwsze ramię, później wciskamy klawisz. Stół nam się przekręca automatycznie do poziomu drugiego uchwytu. Zakładamy drugą. Tą pierwsze folię musimy zahaczyć na te uchwyty, które tu są niżej. Z tamtej strony i z tej. Z obu stron musimy pierwsze folię, wiadomo, zahaczyć o wijarkę, ale później już to działa automatycznie. Przechodzimy na drugą stronę maszyny. Nie wiem, czy wcześniej wspominaliśmy, ale tutaj mamy w pełni maszynę pełną walcową, mamy 18 walców. Pierwsze pytanie w momencie zainteresowania tą maszyną rolnika, no to pytanie, panie, a czy słoma da radę w tej maszynie? Tu bez obaw, naprawdę mamy tych maszyn bardzo wiele sprzedanych, ze słomą nigdy nie było problemów. Rolnicy prasują zarówno siano-kiszonkę, siano, słomę. Jest tu identyczna komora jak w maszynie stałokomorowej, czyli w modelach od F5400 do 5600 i tam nie mamy problemu z żadną słomą, z żadnymi suchymi materiałami, także tutaj bez obaw.
polecamy tą maszynę. Dla niedowiarków zapraszamy na pokazy, na testy. Mamy takie maszyny demonstracyjne, także chętnie udostępnimy i chętnie pokażemy, że... Obalimy mit trasy walcowej. Że słoma po prostu nie zatrzymuje się jak to może. Jesteśmy na drugiej stronie maszyny. Tu mamy cały blok elektrozaworowy. Ewentualnie ręczne sterowanie poszczególnych funkcji typu komora, noże, stół maszyny. Tutaj ustawiamy mechanicznie zgniot, jeśli chodzi o komorę, zgniot bel, tutaj na tych dwóch zaworach. I cóż tu dalej? Tutaj, co ciekawe, ta maszyna nie ma zabezpieczenia mechanicznego na komorze, ma tylko hydrauliczne. Nie ma żadnych zamków. Daje tam nam to, że ta maszyna nam nie popęka. Ma zawór przeciążeniowy, który zabezpiecza przed porwaniem komory, przed przeciążeniem. Nie ma z tym najmniejszego problemu. To też zarazem argumentem jest to, że no ta maszyna jest na pojedynczej osi, nie ma tandemu. Patrząc na ten rok, gdzie mamy bardzo trudne warunki, na łąkach jest mokro, pojedyncza oś na pewno się sprawdzi w wielu gospodarstwach w porównaniu z tandemem. Gdybyśmy mieli tutaj tandem, myślę, żeby był dużo większy problem. Maszyna mogłaby się zapadać, tonąć wręcz, bo to są cztery, ale małe koła. Nie ma tam żadnej osi skrętnej, także na uwrociach duże rwanie darniny, a nie o to nam chodzi. Poza jeszcze amortyzowaną dodatkowo podłogą, ona jest nacięta z przodu, dzięki temu ona ma tendencję opuszczenia się delikatnego. Mamy jeszcze tutaj dodatkowo zabezpieczenie hydrauliczne noży, nie, i dodatkowo mechaniczne. W innych tego typu prasowierkach jest zazwyczaj zabezpieczenie sprężynowe. W momencie, kiedy noże nam się stępią, zabezpieczenie sprężynowe przestaje zwyczajnie działać. Masa nie jest pocięta. W przypadku zabezpieczenia hydraulicznego odczuwamy to tylko po ciągniku. Ciągnik ma coraz ciężej, ale mimo wszystko masa zawsze będzie pocięta. No, w momencie, kiedy ciągnik już przestaje działać, wtedy będziemy widzieli, że musimy te noże naostrzyć.